Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Aleksandra Gawlikowska-Fyk. Pracuję w Forum Energii i chciałabym Państwu dwa słowa o tym miejscu powiedzieć, ponieważ to się wpisuje w to, co mój przedmówca powiedział. Jesteśmy instytucją, jesteśmy fundacją, która działa non-profit, jest niezależna. Nie wspieramy żadnej jakby opcji politycznej, koncepcyjnej i tak dalej, poza tym, że wspieramy transformację energetyczną. Ja też przez wiele lat pracowałam w Urzędzie Regulacji Energetyki, gdzie zajmowałam się głównie energetyką, nie klimatem. W mojej przyszłości nie ma takich kwestii, one w tej chwili się pojawiają. Ja się również tego muszę uczyć, dlatego że polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej staje się polityką klimatyczną i energetyczną Unii Europejskiej, o czym zaraz będziemy mówić i co ma też ogromny wpływ na Polskę, na państwa, na cały region. Ja też nie chciałabym ukrywać, że bycie tutaj i rozmowa z Państwem jest dużym wyzwaniem i jest też sporym dylematem, jak mówić o kwestiach, które w Brukseli wydają się jasne i powiedzmy powszednie, ale nie są też tak związane z emocjami i z przyszłością, jak tutaj w regionie. Więc chciałabym Państwu powiedzieć, jak ja podchodzę do tej sytuacji. Chciałabym Państwu powiedzieć o procesach, wytłumaczyć to, co się w tej chwili dzieje w Unii Europejskiej, co jest istotne, co jest kluczowe, ponieważ polityka klimatyczna i energetyczna przyspieszyła, jak jeszcze nigdy dotąd w historii integracji europejskiej i staje się na pewno jednym z głównych obszarów, którymi Unia Europejska, a więc i państwa członkowskie się zajmują. Proszę wyciągać z tego to, co dla Państwa jest ważne. Ja też nie chcę interpretować tego nadmiernie. Chciałabym Państwu przedstawić wiedzę, tak żebyście Państwo byli sami w stanie ocenić, gdzie jest Bruksela, gdzie jest Polska, gdzie są Państwa problemy czy szanse do wykorzystania, bo też oczywiście o tym będziemy mówić. Proszę Państwa, Unia Europejska w polityce energetycznej działa poprzez wyznaczanie celów. Ja nie podawałam tego, co jest w 2020 roku, o tym mówimy, ale generalnie są to trzy obszary. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, czy też głównie CO2 w tej chwili, dwutlenku węgla, wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych i poprawa efektywności energetycznej. Te cele są ustalone na 2020 rok i za chwilę będziemy mówić o ich wykonaniu. Mogę jedynie nadmienić, że Polska jako jedyne państwo członkowskie prawdopodobnie żadnego z tych trzech celów nie osiągnie. Ale przejdźmy dalej, bo też tematem debaty są nowe inicjatywy, czyli Zielony Ład i ta już osławiona neutralność klimatyczna w 2050 roku. Więc zaczynając od dołu tego slajdu, w 2014 roku przyjęliśmy cele, te trzy nowe cele na 2030 rok. Proszę też pamiętać o tym, że to się działo chwilę przed podpisaniem porozumienia paryskiego. Te cele ewoluowały. W 2030 roku Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 32%, to jest od państwa lewej strony, do wzrostu udziału OZE, to jest z lewej strony na poziomie 32%, do redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 40%, co w sektorach, które nas dzisiaj najbardziej interesują, czyli w energetyce, ale to jest ten system europejski, system handlu emisjami, który obejmuje i energetykę, i część przemysłu, przekłada się na redukcję aż o 43% w stosunku do poziomu z 2005 roku. To jest ważna liczba, ją trzeba na pewno zapamiętać. I oczywiście wzrost efektywności energetycznej, o którym trochę zapominamy, to znaczy cały czas nie wiemy, jak to zrobić. Wydaje się, że jest najłatwiej oszczędzać. No dobrze, tylko konkretnie jak? Więc to jest też duży problem całej Unii Europejskiej. Z tym sama Unia ma problem. W tej chwili przeskakujemy do 2050 roku, dlatego że nie ma jeszcze celów na rok 2040, ale biorąc pod uwagę, że w 2014 ustaliliśmy cele na 2030, to w ciągu 2-3 lat należy się spodziewać dyskusji, że my będziemy tutaj te cele formalnie na poziomie Unii Europejskiej, czyli Rady Europejskiej przez państwa członkowskie ustalać. No i jest ten cel spinający, o którym w Polsce zrobiło się bardzo głośno. Zaraz przejdziemy, pokażę dlaczego. Jest to redukcja emisji gazów cieplarnianych, w zasadzie osiągnięcie neutralności klimatycznej. Co to oznacza? Że w 2050 roku Unia zobowiązuje się do tego, żeby wyeliminować
wszystkie emisje gazów cieplarnianych, nie tylko dwutlenku węgla, więc tu również wchodzi w grę metan na przykład, o którym się coraz więcej mówi, i we wszystkich sektorach. Zaczynamy od energetyki, na energetyce się zdecydowanie koncentrujemy, ale to nie jest cel unijny. Celem unijnym jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce. Transport, przemysł, rolnictwo i tak dalej. Wiadomo, że to się nie uda do końca, nie ma jeszcze takich technologii, więc w grę wchodzi również pochłanianie, ale to jest już zupełnie inna historia, nie chciałabym się w to zagłębiać. Chciałabym tylko Państwu bardzo wyraźnie jakby przekazać tę wiedzę, bo też cały czas są takie jakby niezrozumienie, czym ta neutralność klimatyczna jest. Wszystkie gazy cieplarniane, cała gospodarka, nie tylko energetyka. W grudniu 2019 roku na forum Rady Europejskiej po raz drugi pojawiło się podejście do osiągnięcia neutralności politycznej, przepraszam, klimatycznej, żeby zacząć działać, żeby tworzyć prawo, instrumenty, musi być sygnał polityczny. Tutaj są te konkluzje, które wówczas zostały przyjęte i które mówią wprost. Unia, Rada Europejska popiera cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. I drugie zdanie w tym pierwszym punkcie. Jedno państwo członkowskie na tym etapie nie może się zobowiązać do tego, że ten cel również wprowadzi. Powrót do dyskusji, bo tym jednym państwem członkowskim jest Polska, powrót do dyskusji ma nastąpić w czerwcu tego roku. Jak należy to interpretować? Pojawiły się różne interpretacje. Pierwsze zdanie jest kluczowe. Rada Europejska zobowiązuje się do poparcia tego celu i dalej konkluzje mówią w kolejnych punktach. Daje również mandat Komisji Europejskiej do przeglądu całej unijnej legislacji. My rzeczywiście musimy formalnie tę zgodę na którymś etapie wyrazić, by wyraziła ją Rada Europejska, natomiast to nie oznacza, że Komisja Europejska nie będzie działać, wręcz odwrotnie. Jak Państwo zwrócicie uwagę na daty, to było Rada Europejska była 12 grudnia, dzień wcześniej Komisja Europejska opublikowała propozycję Zielonego Ładu Europejskiego. Cóż jest w tym dokumencie? Europejski Zielony Ład składa się z bardzo, bardzo wielu obszarów i one tutaj przeskakują od właśnie tego wytwarzania, gdzie nam się ta dekarbonizacja czy ograniczanie emisji, czy jakkolwiek to Państwo chcecie nazywać, czy w tej chwili neutralność klimatyczna kojarzy, poprzez tak naprawdę wszystkie pozostałe sektory gospodarki, czyli ciepłownictwo, bo budynki to tutaj głównie chodzi o ciepłownictwo, gospodarka obiegu zamkniętego, czysta produkcja, zrównoważony transport, ochrona bioróżnorodności, wszystko. Nie o tym będziemy dzisiaj oczywiście mówić, dlatego zaznaczyłam Państwu tutaj ważniejsze rzeczy. W Europejskim Zielonym Ładzie, wracając do pierwszego slajdu, w tej chwili mamy zobowiązanie do redukcji emisji na poziomie minus 40% w 2030 roku. Co proponuje Europejski Zielony Ład? Powrót do dyskusji o tym celu. I jest mowa o tym, żeby już za 10 lat redukcje emisji w Unii Europejskiej były na poziomie co najmniej 50 albo 55%. Na 2020 rok, czyli na teraz, jest to 20%. Kolejne 20 punktów procentowych na 2030, ale dyskusja w tej chwili w Brukseli trwa nie o tym, jak te 40 osiągnąć, bo wszystko wskazuje na to, że to się uda, ale jak pójść wyżej. I ta dyskusja czeka nas natychmiast po Radzie Europejskiej. Po tym powrocie do neutralności klimatycznej. I teraz co to oznacza w praktyce? Bo to wszystko brzmi tak, że tu musimy tu 40%, tu 20%, tu 90 rok jako bazowy, tu 2005. To się wszystkim myli. Myli się to ekspertom, myli się to studentom, myli się to osobom, które się tym zajmują na co dzień. Natomiast oznacza to, że my w tej chwili będziemy mieli kolejne instrumenty prawne na poziomie Unii Europejskiej, które będą doprowadzały do tego celu. I to jest trochę tak, że konkluzje są ważne, zgoda państw członkowskich jest ważna, ale o tym, co się dzieje, Państwo dobrze wiecie, jak funkcjonuje przemysł, funkcjonuje tak, jakie są regulacje. Więc tak samo będzie w Unii Europejskiej.
Już w marcu, w ciągu 2 tygodni spodziewamy się prawa klimatycznego. To jest zupełnie coś nowego i tam po raz pierwszy ten cel neutralności klimatycznej ma zostać zapisany. To jest oczywiście propozycja. Natomiast za chwilę wrócimy do dyskusji o tym podwyższeniu ambicji unijnych do 2030 roku i to jest już prawdopodobnie w trakcie wakacji tego roku. W przyszłym roku, i to jest ta ostatnia pozycja w tabelce, pojawią się propozycje zmiany wszystkich obowiązujących przepisów na tę chwilę mocno związanych z energetyką i to, co dotyczy wytwarzania, generacji energii elektrycznej, to jest przede wszystkim dyrektywa ETS, czyli ta dotycząca handlu uprawnieniami do emisji, która w pewien sposób kształtuje ten rynek i na zmianę tej dyrektywy nie będziemy musieli długo czekać, ponieważ jest to już przyszły rok. Więc jakby wychodząc od tych abstrakcyjnych, jednak dzisiaj abstrakcyjnych celów na 2050 rok, dyskusji o neutralności, czy to się da, czy się nie da, musimy pamiętać o tym. I to jest bardzo ważny komunikat i do Państwa, i wszędzie, gdzie o tym rozmawiamy, że to się przekłada na konkretne decyzje tu i teraz. I one będą kształtować to środowisko regulacyjne tak naprawdę już za chwilę. Właściwie to już Państwu powiedziałam, jak ta emisja redukcji gazów cieplarnianych, jakby schodząc z tego abstrakcyjnego 2050 roku, chociaż z punktu widzenia okresu inwestycyjnego to nie jest tak dużo, natomiast mamy przed sobą ten 2030 rok i chciałabym Państwu powiedzieć, co to oznacza, bo to jakby jest dużo, tylko Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który zajmuje się liczeniem tego wszystkiego, to jest jedyna instytucja, która do tej pory policzyła, co to oznacza. To oznacza, że w tym systemie, jeżeli zwiększymy te ambicje w Unii Europejskiej do 2030 roku, to oznacza, że redukcja emisji gazów cieplarnianych w systemie ETS, czyli energetyka plus przemysł, będzie musiała wynieść, i to jest ostatni punkt, będzie musiała wynieść od 52 do 57% w 2030 w stosunku do poziomu z 2005 roku. My teraz z Forum Energii zebraliśmy już dane dotyczące energetyki i ciepłownictwa i jeżeli chodzi o redukcję emisji z elektroenergetyki, z uwzględnieniem elektrociepłowni, my w Polsce w stosunku do 2005 roku ograniczyliśmy emisję o 7%. A to jest przełożenie na ETS, na system handlu uprawnieniami w całej Unii Europejskiej. Czyli widzicie Państwo, jak gigantyczna różnica jest między tym, co się udaje zrobić w Polsce, a tym, w jaką stronę idzie Unia Europejska i kraje członkowskie, bo to nie jest tak, że to jest abstrakcyjna Unia Europejska, ale również kraje członkowskie. To pokazuje skalę wyzwania. I co więcej, my w Polsce bardzo lubimy się chwalić tym, jak bardzo spadły emisje od 1988 roku. One spadły w wyniku ogromnej transformacji gospodarczej, ale od lat, od kilkunastu lat tych redukcji nie udaje się osiągnąć. Mimo tego, że działa system ETS i pewnie ten 2019 rok będzie troszkę inny, bo to są dane, one są z dużym opóźnieniem, więc są dane za 2018 rok, ten spadek 7%, o którym mówię, no ale to jest dalej ogromne wyzwanie. Myślę, że do tego tematu też będziemy wracać. I żeby nie mówić tylko i wyłącznie o wyzwaniach, to też trzeba powiedzieć o tym, co w tej chwili udaje się na poziomie Unii zaproponować. Częścią Zielonego Europejskiego Ładu jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Padło już nazwisko premiera Buzka i on rzeczywiście jako pierwszy zaproponował, że Unia Europejska, żeby iść dalej, żeby rzeczywiście ograniczać emisje, nie może zapominać o tym, że to potrzebuje wsparcia finansowego bezpośrednio ze środków unijnych. Do tej pory nie było odrębnego funduszu.
Po raz pierwszy ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji się pojawi na lata 2021-2027. To ma być 7,5 miliarda euro. Te kwoty były na początku dużo niższe, poniżej 5 miliardów. Maksymalnie dla Polski, bo tam jest taki zapis, że jeden kraj członkowski może dostać co najwyżej 2 miliardy euro z tej puli. I to są środki, które są, z których może skorzystać Polska. Co ważne, 7,5 miliarda euro to jest całkowicie nowa, jakby wydzielona pula pieniędzy. I ona będzie też, jej będzie też towarzyszyła dodatkowe łącznie do 100 miliardów euro środki dołożone też z puli krajowych, z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli już nie tylko bezpośrednie wsparcie, ale także różne dotacje i pożyczki. I to jest ta dźwignia finansowa, która ma uzupełnić. Oczywiście to się w tej chwili negocjuje i to jest też tylko propozycja. To nie jest jeszcze postanowione. Pomoc jest przeznaczona w dużej mierze na właśnie takie regiony jak łódzkie. Ale to myślę, że jest jasne. Natomiast jest warunek. To nie jest tak, że Unia Europejska będzie wydawała środki, czy pozwalała korzystać bez ograniczeń. Przede wszystkim takim dużym ograniczeniem jest to, o czym mówiliśmy na początku, czyli neutralność klimatyczna. Jeżeli kraj członkowski się zgadza i ma plan, ścieżkę osiągnięcia tej neutralności klimatycznej na poziomie krajowym i oczywiście te plany regionalne, to wtedy jest to do zrobienia. Tutaj chciałabym Państwu powiedzieć dwie rzeczy i jedna jest, już widzę, do rozwiązania na plus. W tej platformie do spraw regionów węglowych, która poprzedzała to powstanie, gdzie jakby ten temat się rozpoczął w Unii Europejskiej, jest ponad 40 regionów, ale tylko 3 z Polski. Mamy nadzieję, to co Pan powiedział na początku, że łódzkie dołącza, czyli śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie z dużym powodzeniem, wszystkie 3 regiony, ponieważ już korzystają z funduszy. Nie, mimo tego, że nie ma Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, duże środki w milionach, liczone w milionach euro są kierowane do tych 3 regionów, więc warto tam być, warto pokazywać, że regiony się transformują, ponieważ, i to też podkreślam przy każdej okazji, w Polsce jest jasne, że mamy duży problem strukturalny, ponieważ zatrudnienie w górnictwie jest tak wysokie, natomiast to nie znaczy, że w kolejce po unijne pieniądze nie stoją inni. Bardzo aktywne są regiony czeskie, region hiszpański, Grecja. To jest tak, że tam się transformacja odbywa i były już takie sytuacje, kiedy ktoś mówi: rozumiemy, Polska ma problem, ale my się zgodziliśmy na ogromny wysiłek transformacyjny, niech i Polska się zgodzi, bo jak nie, to te pieniądze unijne się nie należą. Nie mówię tego Państwu po to, żeby powiedzieć, że jest jakiś problem i Komisja Europejska nie chce, wręcz odwrotnie, jest ogromne wsparcie, ale to nie znaczy, że każdy kraj członkowski będzie po stronie Polski. Są ogromne fundusze do podzielenia i trzeba się ustawić w kolejce i powiedzieć: my również mamy pomysł. Przy tym slajdzie pomyślałam, że jeszcze powiem o jednej rzeczy. Walczymy o sporo pieniędzy, 7,5 miliarda to jest dużo. Tylko czy wiecie Państwo, jakie były, bo mówiłam sporo o systemie handlu uprawnieniami do emisji, o tym, że to kosztuje. Wszyscy mówimy o tym, te podwyżki cen energii, które nas wszystkich dotykają. Słyszymy o tym, że to jest zła polityka Unii Europejskiej, bo to jest CO2, jest coraz droższe. W ubiegłym roku Polska na aukcjach sprzedała uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych. Wiecie Państwo, za jaką kwotę? To było rekordowe. 7,5 miliarda to jest fundusz transformacji na lata 2021-2027. W ubiegłym roku z emisji uprawnień do z aukcji emisji uprawnień gazów cieplarnianych na tym Polska zarobiła ponad 11 miliardów złotych. Połowa tych środków powinna iść na niskoemisyjną transformację. I myślę, że z punktu widzenia nas wszystkich czas powiedzieć: sprawdzam. Myślę, że o pakiecie zimowym na razie nie będę mówić, ale to są te rzeczy, które to są regulacje, które już weszły w życie. To tylko tutaj Państwu chciałabym powiedzieć, że zmienia się sposób planowania polityki energetycznej. My w tej chwili musimy przedstawić do Komisji krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu.
I to jest bardzo ważny dokument, który już wysłaliśmy Komisji Europejskiej i który, jak słyszymy, rząd będzie zmieniał, ponieważ on nie osiąga tych celów, które są zapisane w Unii Europejskiej. I do końca ubiegłego roku powinniśmy również przedstawić niskoemisyjną strategię do 2050 roku. Tego dokumentu jeszcze nie ma. Ale to są rzeczy, które muszą się pojawić. Pojawiają się też w regulacjach unijnych rzeczy, które odzwierciedlają te zjawiska, które się dzieją. Myślę, że też dzisiaj czy profesor Szablewski, czy później w dyskusji będziemy o tym mówić. Rozwój OZE, źródła odnawialne są również widoczne w polskim systemie. Prosumenci, przyrost energetyki solarnej, ogromny w ubiegłym roku, już prawie 1,5 gigawata mocy zainstalowanej. Oczywiście to nie produkuje cały czas, ale ratuje nas w sytuacjach, kiedy wszyscy włączamy klimatyzację w sierpniu głównie, chociaż ostatnio w czerwcu. Import energii elektrycznej, to zaraz pokażę, ale on będzie jeszcze większy, ponieważ regulacje unijne mówią, że aż 70% tych możliwości handlu, tych możliwości, które są sprowadzania energii z zagranicy, ma być przeznaczone na handel. Tego importu będzie jeszcze więcej. Uwolnienie cen dla gospodarstw domowych, to wchodzi od przyszłego roku. My w tej chwili wszyscy debatujemy o ustawie o rekompensatach, natomiast prawo unijne mówi tak, ale odbiorców wrażliwych. Dla nich można stosować taryfy czy system wsparcia, już nie dla wszystkich. I to są te rzeczy, które ja tutaj chciałam Państwu powiedzieć, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie są polskie wyzwania, które są momentami kompletnie niezależne od tego, co trzeba zrobić w Unii Europejskiej. Wiadomo, że jak jest trudny problem i to jest normalne w zarządzaniu czy w prowadzeniu polityki, że łatwiej powiedzieć to Bruksela, to nie my. Ale my w Polsce mamy tak gigantyczne problemy w sektorze, nie wszystkie są tej samej skali, że chcę to Państwu powiedzieć, jakby zaczynając od samego dołu, to nie jest kwestia elektroenergetyki, żeby było jasne, ale smog. To jest kwestia właśnie, jak zminimalizować, jak wreszcie mieć dobre powietrze w Polsce i zastanowić się na tym, czy wszystkie gospodarstwa domowe, bo ponad 80% w Polsce, czy w ogóle nawet unijne, większość spalanego węgla jest w gospodarstwach domowych polskich i my sobie sami ten smog robimy. To jest ogromne wyzwanie. A już idąc, wracając do góry, idąc po kolei, to o czym już wspominałam. Jesteśmy w momencie, gdzie ta dynamika, te kwestie rynkowe, regulacyjne, polityczne, wszystko zaczyna być widoczne. Więc w tej chwili na pewno jest eskalacja wyzwań, tak? To trzeba nazwać rosnące ceny energii elektrycznej. Drugi z rzędu debata o rekompensatach. W tej chwili rekompensaty zależne od wzrostu konsumpcji. Znaczy, kto więcej konsumuje, ten więcej dostaje. No, patrząc na cel efektywności energetycznej i oszczędzania energii, kompletnie nie tędy droga. Rosnący import energii elektrycznej. W ubiegłym roku sprowadziliśmy dwa razy więcej energii z zagranicy, ponieważ generalnie tam jest tańsza. To znaczy są oczywiście momenty i też chciałabym, żeby to było jasno tutaj powiedziane. Polska jako kraj peryferyjny na skraju Unii Europejskiej i ogromny system musi mieć własne źródła wytwórcze. Ale import energii jest tańszy i on będzie rósł. Pytanie, jak to się przełoży na opłacalność generacji krajowej. Ogromnym wyzwaniem jest brak postępu w programie jądrowym. To jest trochę taki, jakby, tak jak kiedyś magicznym rozwiązaniem miał być gaz łupkowy, bo własny, czystszy, tańszy, tak teraz widzimy, że odpowiedzią na redukcję emisji gazów cieplarnianych w energetyce ma być program jądrowy. Ale już w 33 roku, czyli za 13-14 lat, jeżeli nie powstanie, nie ma planu B. To, co jest bardzo mocno związane z regionem, czyli luka wytwórcza, jeżeli zabraknie węgla brunatnego. I w tym momencie miałby wchodzić atom. Czy tak będzie? No, na razie z polityki energetycznej tego nie widać, przyspieszenia nie ma. Wzrost zużycia gazu ziemnego. My tutaj rozmawiamy o węglu, ale w Brukseli
gaz zaczyna być też nadcenzurowany. To również jest paliwo kopalne emitujące. Nie możemy w Polsce wpaść w pułapkę, w której będziemy teraz na potęgę wszystko gazyfikować, a za 10 lat powiemy sobie, no to mamy problem z gazem. Nie. I to jest ogromna szansa, bo można się zastanowić, co można zrobić w sytuacji, kiedy dostępne są inne technologie. Oczywiście nie mówię, że bez gazu się da żyć, w tej chwili nie, ale zastanówmy się, jak to mądrze zrobić. No i dystrybucja kosztów transformacji energetycznej. Jedne z najwyższych cen hurtowych, jedne z najniższych cen dla odbiorców, dla nas. No to się w którymś momencie przewróci, tak dalej nie można kontynuować. I jeżeli transformacja energetyczna nas kosztuje, to też ktoś na tym zarabia. To, co Państwu mówiłam, przychody z aukcji emisji CO2, rekordowe. Tę część środków trzeba wykorzystać na transformację, ale może się warto zastanowić, jak nie rekompensować wszystkim, jak leci w pierwszym progu podatkowym, bo to większość gospodarstw domowych w Polsce, ale tym, którzy potrzebują i których nie będzie stać na to, żeby za zwiększone rachunki i energii elektrycznej, i ciepła przede wszystkim, bo to tam jest ubóstwo energetyczne, żeby za to płacić. W związku z tym to już jest ostatni slajd. Ja Państwu bardzo dziękuję i jakby to, co chciałabym podkreślić, wyzwania płyną z dwóch stron. To nie jest tak, że polityka unijna jest tylko kulą u nogi, wręcz odwrotnie, wydaje się, że może przyspieszyć pewne decyzje transformacyjne, ale my te wyzwania mamy i tak. Jeśli byśmy nie mieli polityki klimatycznej, to i tak byśmy musieli sobie z większością problemów poradzić. Dziękuję bardzo.